Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie, moi drodzy. Ze mną jest Sebastian z kanału TFT Father Night i z dumą i z wielkim, olbrzymim zadowoleniem i chciałbym was poinformować, że Sebastian jest obecnie Grandmasterem. Ilu jest takich w Polsce? Nie mam statystyk, ale na pewno nie dużo. Ja jestem top 7 na serwerze. Nie wiem, może 100 osób w Polsce? Może więcej? Możliwe, że jest. No, bycie w setce polskich graczy jest na pewno konkretnym osiągnięciem. W związku z tym, moi drodzy, nazwa naszego kanału zmienia, znaczy nazwa naszej serii, przepraszam, zmienia się z diamentowego treningu na trening z Grandmasterem obecnie. Mam nadzieję, że zmieni się na trening z Challengerem, czego ci jak najbardziej życzę. Gratuluję, Sebastianie. A dla was mamy niespodziankę, olbrzymią niespodziankę, moi drodzy. Otóż, tak jak mówiłem, analizujemy odcinki różnych serii i różnych osób. Gry różnych osób. I duży, naprawdę duży internetowy twórca Jaju, z kanału Jaju YT, czyli Jaju It, czy Jaju YT, postanowił nam udostępnić swój gameplay. Ze względów technicznych część tego gameplaya będzie zmutowana, bo on gra z przyjaciółmi, więc dla zachowania jego prywatności zmutowaliśmy część dźwięków. Aczkolwiek, jak widzicie na samym początku, Jaju, olbrzymi twórca, dba o swoich widzów, przywitał się na dzień dobry z Kubą. Tutaj, z tego co pamiętam, złożył mu życzenia urodzinowe. Zapytał, kiedy ma urodziny. Tak się zachowuje właśnie konkretny twórca. Ale nie jesteśmy tu o tym, żeby rozmawiać. Znaczy nie jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać o zachowaniach. Lecimy z gameplayem. Kuba 06, Kuba Kroll 04. Fajny itemek na początek wziął. A jeden z najlepszych, jakie można wziąć z karuzeli, ten łuk. Tych, którzy nie są świadomi, Jaju gra z nikiem Jaju Jumacz, co już pewnie się... Czego już pewnie się domyśliliście. Ciekawa nazwa klanu. No to mogą być różne tłumaczenia, zostawmy to. Jak na razie. O, pieniążek! Mamona. Też dostałem pieniążka. To nie jest łatwe, tutaj jak 5 różnych postaci się dostaje, tylko 3 golda. Co powinno się zrobić? O, możliwe, że zrobi. Nie zrobi czy nie zrobi? Powinno się zamienić pajka za postać z ławki, bo tego łuku na pajku i tak nie chcemy mieć. Tak więc jeżeli nam nie spadnie gold, to pajka sprzedajemy i kupujemy pozostałe dwie postacie, tego Warwicka i Tristana. Ja wygrałem się z ciała asasynami. My w międzyczasie, oglądając mecz Jaju, będziemy sobie rozmawiali na różne tematy, na temat nadchodzącego patcha z kilkunastoma itemami, który ma się pojawić, na temat naszej współpracy z innymi kanałami. Jaju jest pierwszym z twórców, który udostępnił nam swój gameplay, aczkolwiek już kilka następnych mamy. Zobaczycie na kanale Kocimorda, zobaczycie na kanale kilku innych interesujących twórców internetowych. Jeżeli jesteście zainteresowani, proszę nagrajcie swój gameplay w formacie minimum 720p i podeślijcie do nas informacje. Z przyjemnością ocenimy waszą grę. Informacja na ten temat będzie na końcu materiału, jak za każdym razem, a my lecimy dalej. Lecimy, Michael Baguette. No tutaj, tu mamy czerwonego red buffa, czerwone wzmocnienie. Raczej bym z tych itemek nic nie składał na początek. Widzę, że on tu trzyma tych zabójców bardzo mocno. Ale na pierwszym poziomie oni nie są tacy mocni, bo jeżeli grasz trzech zabójców, a masz tylko trzy postacie, to nie ma kto ci tankować. Nikt nie służy za takie mięso armatnie. I lepiej byłoby wyrzucić Bajka i Kaziksa i wrzucić dwóch rycerzy, których ma na ławce. I wtedy ten sam Zed by sobie tam pozabijał z tyłu, a mięso armatnie by dawało radę. Łaaa! Trzy asasiny, jesteś martwy! No, zobaczymy jak mu pójdzie.
wszystkich widzów Jaju, którzy są zaskoczeni tym, że Jaju gra również w potyczki taktyczne. Zapraszam na nasz kanał. Możecie czasami Jaju tam spotkać, możecie czasami też spróbować zagrać z nami. Możecie spotkać Sebastiana z kanału TFT Father Night. Jak również zapraszam na jego kanał jak najbardziej serdecznie. Oczywiście, jeżeli chcecie uzyskać porady od Grandmastera. To brzmi naprawdę dumnie. Nie udało mi się osiągnąć Grandmastera, to tutaj zrekompensowałem sobie. Ewelina. Ewelinka bardzo mocno w tym. Bardzo, tak właśnie. Widzę, że ostatnio oglądałem chyba wczoraj mecz, na którym tak naprawdę na 6 postaci, które pozostały 4, grały Ewelinę. No. Bardzo ciężko jest ją dostać, tak więc taka wczesna Ewelinka dużo tutaj pomaga. Tutaj, jeżeli przegrał pierwszą walkę, to powinien ustawiać się tak, żeby kolejne dwie też przegrać. Mm-hmm. Po prostu nie ma co tutaj walczyć o wygraną na siłę. Jak można na spokojnie przegrać i dostać więcej golda za tego lost streaka. No to ewidentnie idzie w demony. My nie widzieliśmy tego gameplayu wcześniej. Nie mieliśmy okazji Kuba się zapoznać. Chcieliśmy, żeby była to dla nas również niespodzianka. O, widzicie? Ja już złożył życzenia jednemu ze swoich fanów. Prawdopodobnie jest to jakiś z widzów. Druga Ewelinka. Fajny start. Teraz jak ma dwie Ewelinki, to nawet na upartego mógłby z karuzeli podnieść. Rzadko kiedy się bierze postać z karuzeli, bardziej gra się pod itemy. Ale jak ma się dwie Ewelinki na początku, to można. To już warto, dokładnie. To już wtedy warto zainwestować. Nie grać pod item, grać pod tą jedną postać. No, tu by mu Ewelina zrobiła rzeczywiście robotę. Zobaczymy. No, tutaj już powinien wygrać. Ale świetna gra! Z takiego itemów coś byś rekomendował na tą Ewelinę, czy na razie jeszcze byśmy się wstrzymali, czekali na... No, z tych wszystkich itemów na razie nic. Mógłby armor jej dać na upartego, bo z armora można zrobić anioła stróża, to jest jeden z takich lepszych itemów. Mm-hmm. O, jest Ewelinka. Ale czy ja już dąży? No jest z łukiem, a łuk lubią ludzie brać ten łuk. On jest trzeci, więc tu nie powinien mieć większego problemu. I zdążył. No, ciekawa decyzja. Znaczy, no, dokładnie to zarekomendowaliśmy, nie? O, zabiorę komuś jordle z puli. Z tego tak za bardzo nie miał co wziąć, bo tak jak mówiłem, anioła stróża mógłby je wrzucić, a nie było żadnego miecza do tego anioła. Więc nie za bardzo miał tu co wziąć ta Ewelinka, jak najbardziej słuszna decyzja. Mordekaiser na drugi poziom. Mordekaiser i Poppy. A jeżeli wypadają takie mocne czempiony, to ja bym tutaj sprzedał wystarczająco, żeby wybić piąty level. Mm-hmm. Czyli sprzedałbym tych dwóch blitzcranków i wrzucił sobie Poppy oraz Mordekaisera, żeby mieć buff od rycerzy. Bo damage już mamy wystarczający w postaci tej Ewelinki. Teraz przydałoby się defense line. Mm-hmm. Dokładnie. Szkoda, że ten Mordekaiser na drugim poziomie na ławce siedzi. A wypuszczony jest Blitzcrank na pierwszym poziomie. No właśnie to, o czym mówiłem, ta Ewelinka troszkę za szybko pada, bo nie ma kto jej przytankować, zebrać tego damage'u. Mm-hmm. Gdzie są blitzcranki? Z tych postaci nie ma za bardzo co kupić. To tylko sprzedać Elise i trzymać te 10 golda. Mm-hmm. A my tu w międzyczasie jeszcze chcielibyśmy wam sprzedać kilka plotek. Otóż
W najbliższym patchu, znaczy on nie, to nie jest najbliższy patch. Najbliższy patch to będzie 9.18. To jest bardziej taki kosmetyczny patch, prawdopodobnie nowe, trafią się nowe legendy do sklepu, ale patch 9.19, jeżeli się nie mylę, narobi strasznego zamieszania, bo do gry wchodzi kilka nowych itemów. To znaczy, to jest bardzo ciekawie zorganizowane, bo to jest jeden item główny, o ile się nie mylę, tak? Rękawice. I z tego itemu, w połączeniu z wszystkimi innymi itemami, będziemy mogli stworzyć całą masę nowych. Oj, tu już Ewelinka zapracowała tak, jak trzeba. Dokładnie, chodzi chyba 12 itemów, bo niektóre z tych, co teraz są, też będą wymieniane. Nowy item plus kilka jest wymienianych. Plus jeden item niespodzianka, o ile się nie mylę, to jest naszyjnik, to będzie item zużywalny, consumable. Tak. To jest taka pomoc od Niko. Dla tych, co nie wiedzą, w normalnym LoLu Niko działa tak. To jest taki kameleon, że ona się po prostu zamienia w jakąś postać. I tutaj wprowadzili to w ten sposób, że to jest item zużywalny. Jeżeli damy go na jakąś postać, to wrzuci nam kopię tej postaci na ławkę na pierwszym poziomie. Czyli jak jednej postaci brakuje na drugi poziom, żeby wrzucić, no to można sobie ją skopiować i mieć na drugim poziomie. Troszkę to się zmieni mechanika tej gry, bo będzie trzeba więcej expa na poziom. Tak, chyba od któregoś poziomu będziemy już płacili 6 złota za bicie poziomu, nie 4, tak? Dobrze to rozumiem? Nie, po prostu będzie trzeba więcej expa na poziom. A, więcej expa, przepraszam, nie 6 złota, tylko 6 expa będziemy musieli zdobyć. Expa więcej, no. Tam na 9 poziom jest aż 6 expa więcej, no to jest... Z jednak 8 golda więcej, które trzeba wydać. To jest słabe te itemki. Szczerze mówiąc, słabe. No nie masz szczęścia trochę, jaju. Co bym mógł wrzucić, to jest armor na Ewelinkę, co by jej dało Phantom Dancera. Troszkę tam obrony zawsze. I do tego dorzucić jej pelerynkę. Czyli bardziej defensywnie zrobić. Ją często można grać defensywnie, bo ona bazowo po prostu ma tak duży damage, że nie musimy jej dawać nic na atak. Podbicia, dokładnie. Tak, gra cię kocham! Bardziej raczej chcemy, żeby ona przeżyła i była w stanie ten damage swój wykorzystać, niż żeby zginęła za szybko. Ciekawe, czy Jaj otrzyma tego Blitzcranka tylko przez to, że on ma robota i tam po lewo się na złoto świeci, jak go zostawimy. Bo to też kilku graczy tak. Nie chcą odpuszczać, jak już coś jest takiego. Wiesz, Blitzcrank jest też również dosyć mocnym zamieszaniem na polu bitwy. On też w miarę niskich spotkaniach mocno rozbija szyk graczy. Mnie zawsze robi mnóstwo problemów. Tutaj by się jakaś... Coś by się tu przydało. Na pewno rycerza dorzucić do tego Mordekaisera by się przydało. Bo to każdemu daje jakąś tam obronę. Szukał też bym zamiany do Pajka albo do Kha'Zixa, bo... To są postacie tanie, jeżeli chodzi o zabójców i można o wiele lepszych zebrać. 3 razy Ashi, no kusi. No właśnie. Ale czy na pewno? Chyba tutaj ta Ashi do niczego nie pasuje, nie? Znaczy... Do tej kompozycji przynajmniej. Na nią trzeba mieć jak najwięcej łuków, a obydwa łuki utknęły na dobrych postaciach, więc ciężko będzie je wydobyć. Musiałby sprzedać Ewelinkę, a tego bym nigdy nie robił. Jedyne, co może sprzedać, no to właśnie tego Pajka. Coś tam może z tego coś złożyć. No w każdym razie pnie się do góry. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Taką kluczową postać, którą by tu potrzebował, to Kindred, bo z Mordekaiserem dałaby mu widmo. I z Ashką dałaby zwiadowców. O właśnie, Kindred jest na karuzeli. Można ją nawet wziąć z karuzeli. A jeżeli nie, to tak.
No proszę. Ręka. Oho, już zabrano Kindred. Zobaczymy, co ktoś ma. Jajo Jumacz w ataku. Na pewno pelerynka, dobra. Łaska. Łaska jest okej. Okay. Mm-hmm. Jeżeli sprzeda pajka i wrzuci łuk oraz łaskę na Aszkę, to jak najbardziej jest dobry wybór. Czyli co, statika na Aszkę? Mm-hmm. Tak, tak, tak. Dlaczego akurat statika? Bo zwiadowcy zwiększają sobie attack speed. A jeżeli zwiększają attack speed, no to szybciej ten static będzie się aktywował i większy damage z niego wytworzy. Kombinuję, gdzie tą maszkę włożyć. W takiej sytuacji po prostu najlepiej jest dodać level. Opłaca się dodawać właśnie 6 level, bo wtedy mamy większą szansę, że znajdziemy te lepsze postacie. No i jest następny zabójca. On akurat jest... No Katarina jest tak słaba, że... Ale tu ewidentnie widać, że ja chyba postanowił grać tych zabójców. Milo miły dołączył do armii kocurów. Niech moc będzie z tobą. Trochę dużo itemów już leży na ławce, coś by się przydało z tego zrobić. Ach, ten Blitzcrank. Nie odpuści go, nie odpuści. Może warto byłoby go zdjąć i za niego wstawić Aszkę, skoro nie ma tutaj innej dyskusji, decyzji. Jeżeli był na pierwszym, to tak, na drugim już troszkę gorzej to wygląda. Ale śmieszne ustawienie w kółku na wszystkie postacie. No, zaczyna przegrywać niestety. A to bez różnicy, bo właśnie w takim momencie, jak przegrywa się przed jedną rundę przed minionami, to można ją przegrać i zobaczyć, jakie itemy nam wypadną, jeżeli ma się tyle itemów na ławce. Mordekaiser już blisko trzeciego poziomu. A tu jakiś pan do niego napisał. No niestety, cena sławy. Cena sławy, jaju. Słabiutko. I co my tu mamy? Mamy GA? Tak, GA mam na pewno. GA bym od razu pchał na Ewelinkę. Najłatwiej to jest zrobić w ten sposób, że po prostu kupujemy bezużyteczną postać, tam jej dajemy GA, postać sprzedajemy, wyskakujemy GA i wtedy dajemy na Ewelinkę. A tutaj level już musi wbić. To jest taki moment, że ten piąty level po prostu nie jest wystarczająco wysoki. I wbił. No i bardzo ładnie. Jeżeli to by było GA na tej Ewelince, to prawdopodobnie by wygrał. Już by wstała, tak. Wstała i jest duża szansa, żeby dobiła tego. Ajej, kusi co? Musi tam coś rzucić, no widać, że kombinuje. A jednak na pajka. No, jednak nie. Czasami się zapomina, że można to zrobić na innej postaci wtedy i nie masz tego problemu, nie?
że można ten item stworzyć na innej postaci i dać na tą, którą chcesz, na której chcesz, żeby był. Ja zachęcam wszystkich twórców internetowych, to nasza ocena odnosi się do każdego, to znaczy nasza propozycja. Jeżeli macie ochotę, żebyśmy ocenili wasz mecz, żebyśmy na ten temat porozmawiali, chcecie być w gronie takich twórców jak Jaju, Kocimort, oczywiście Sebastian, to napiszcie do nas, nagrajcie swój materiał, dajcie nam znać. Z przyjemnością przyjrzymy się waszej rozgrywce. Ale kombinuje z tymi itemami, no widać, że nie wie co chce. Zephyr, okej. A tu to GIA cały czas czeka, nie? No czeka, jest tam złożone na ławce leży, można powiedzieć. No ale w takim wypadku chyba rzeczywiście, jak zaczynasz przegrywać, to warto by było podjąć tę decyzję, prawda? Na ławce ono, sam wspominałeś, na ławce ono nam nic nie daje. Nawet jeżeli damy na złą postać, no to tą postać można sprzedać, a ten item będzie w użytku. Chociaż tutaj jest wygrana. Proszę. To jest wygrana, no. A to wspinamy się z powrotem. Trzecie miejsce. Dajesz, Jaju, dajesz. Co by tu można było? No tą Kindred chyba dalej najlepiej. Dałabym mu i Fantoma, i Rangera do tej Ashi, chyba żebym się sprzedał do rynka. Możliwe, że po prostu wziął najdroższą postać, żeby sprzedać. Tak też można. Kurde, gdyby kanał miał... Dobra! Dagnara pokonana! Zrobiłem to, czego inni nie mogli zrobić. Tutaj pewnie szuka miejsca, żeby kupić tego Blitzcranka i Atroxa. Okej, Blitzcranka olał. Jeżeli olał tamtego Blitzcranka, to tego, którego ma na ławce, też powinien już sprzedać. Mm-hmm. No, Asha też poszła. Także nie, tu ewidentnie. Poszła i powinien tutaj wbić siódmy poziom i dorzucić tego Karthusa, bo jednak to widmo. Czasami może nam wygrać gierkę. Wystarczy, że spadnie raz na dobrą postać. Mm. To jest minus 100. Znaczy to jest obniżenie życia na postaci do 100, jednej losowej postaci, tak? O ile dobrze pamiętam. I to, to właśnie bardzo fajnie działa, jeżeli mamy kosę statika, bo ta kosa statika bije w 3 osoby, akurat za 100. Czyli Czyli jest szansa, że jedna postać zginie na dzień dobry. Praktycznie bez naszego udziału. A i Morgana, no właśnie. No i ten Blitzcrank ci tu blokuje troszeczkę. Ale nadal trzecie miejsce, nadal jest tutaj. Tak, tutaj no powinien być poziom, bo ma bardzo dużo postaci, które mógłby dodać już w tym momencie na planszę. Morgana, jeżeli by wskoczyła na trzeci poziom, to jej też można dać anioła. Ona fajnie działa na froncie. Czy ona wtedy zamienia się w tanka, prawda? Bardziej no, takiego. Gramy głównie pod to, żeby odpaliła raz umiejętność porządnie w kilka osób. No to niestety trafił na Aszkę. Nie na Aszkę, na Gnara. Na Gnara, no. Potężna postać. Tego Blitzcranka z Kha'Zixem powinien sprzedać i by miał 50 golda. No to zawsze tam jeden z interestu więcej. A widać, że ja pilnuję interestu. No i za późno. O sekundę za późno go sprzedał. Szpatułka. Dobrze, jakby ta jak czwórka zdoła, to znaczy ta trójka zdoła odpadła wszyscy. I teraz poziom do siódemki, no. Bardzo ładnie. W takim momencie, oho. Można dać demona, tak? Tego już bym wywalił i dodał drugą Morganę. Bo Blitzcrank bije w jedną osobę za 400, a Morgana bije w kilka osób 300. Mhm. Zdecydowanie więcej damage. Skorzysta z buffa czterech demonów. Tak, dokładnie.
To nie wiem, co ja mogę składać. Ewelinka bije bardzo, bardzo ładnie. No tak naprawdę to jest całkiem niezły skład. 4 demodny. Tego pajka by się musiał pozbyć, bo na nim dwie itemy utknęły. A to nie jest postać, która by grać grę. A z zabójców już zrezygnował, także pajk też nie dostaje. Nie dostaje bonusu od zabójców. Jeżeli złożył ten item, to musi zmienić ustawienie, bo nie wszyscy z niego korzystają. Ten item w sumie rzadko się składa, to ludzie mogą nie wiedzieć. On po prostu daje 15 atak speeda dwóm osobom po lewej i dwóm po prawej. Mhm. No więc jeżeli oni stoją tak, to nie wszyscy korzystają z tego itema po prostu. I wtedy warto ustawić linię 5 osób i wstawić osobę z tym itemem do środka. A i tak gra asasynów tam dwóch, to nie przeszkadza, gdzie oni stoją. Mogą oni nawet stać koło tego Atroxa, a i tak skoczą tam, gdzie powinni. No, kusi Draven, co? No, kusi. Morgana już prawie na trójkę. On ma dużą szansę, żeby tą Morgana na trójkę zebrać. To jej bym próbował coś wrzucić, tego anioła. A to Gia, biedna, leży cały czas na półce. Cały czas na cały czas, no. Już trzecia czy czwarta runda, kiedy to mogło działać na postaciach. Ale to jest też, przyznam się, błąd, który ja popełniam. Że czekam na lepszą możliwość, nie wykorzystując możliwości, które są. No, to strasznie mocno poszło. No, trochę szkoda, że tam 5 postaci, 4 postaci na bardzo małym HP zostało. Gdyby stracił kilka mniej zawsze punktów. To jest już gdyby GA było na Ewelince, być może ona by wstała i zabiła na przykład jednym strzałem ze 3 postacie. I to jest chyba jeden z takich że nie tyle co błędów, co no to oczywiście tak kumuluje z rundy na rundę. Dokładnie. Znaczy, nam jest o wiele łatwiej oceniać sytuację, patrząc na spokojnie przez, no proszę, ja jednak zrezygnował z GIA. Oczywiście, że w trakcie gry myśli się o czymś innym i być może miał nadzieję na inne tutaj rozwiązanie. Ups, tu chyba nie skończy się to szczęśliwie. Niestety nie, chyba odpadnie na. Ajć, no to było pechowe. To zdecydowanie było pechowe. Odpada na 50 HP i to na tym chciałem wcześniej powiedzieć, na 50 golda. Jeżeli mamy poniżej 20 HP, to już zawsze powinniśmy całego golda zużyć. Nieważne jaki tam mamy plan, na co my czekamy, zawsze całego golda. Albo rolując, albo wbijając kolejne. Mm-hmm. Poniżej 20 HP musimy zagrać tego Olina. No dobrze, to co myślisz, że mogło tutaj zmienić outcome tej rozgrywki? Bo to był dosyć ciekawy mecz. Trochę pechowo mam wrażenie zakończone, bo te dwie ostatnie walki, on miał tutaj bardzo silny, tym, który miał potencjał do wygranej. Co mogło to poprawić? Na pewno to GA, nie? To GA to jest no naprawdę kluczowe. Tam 4-5 rund mogło być aktywne. Ten Guardian Angel złożony na Ewelinie wcześniej, który tak naprawdę leżał prawie do ostatniej, mógł zrobić kolosalną różnicę w kilku sytuacjach. Zaoszczędzić przede wszystkim punkty i tak dalej. I jeszcze jeden taki tutaj może mały błąd. Za długo Jaju się trzymał tego robota, tego Blitzcranka. Trzymał go tam trochę na siłę, można powiedzieć, a mogło być to lepiej wykorzystane miejsce. Mm-hmm. No tak nawet jak powiedziałeś, zamienić go z drugą Morganą i tu mamy zamiast 400 damage'u przy dobrym układzie 1200 damage'u na przykład, nie? To jest kolosalna różnica. No dobrze, moi drodzy, to był mecz naszego znajomego kanału i jednocześnie dosyć dużego twórcy Fortnite'owego Jaju.
Komentował go Sebastian z kanału TFT Federnight i ja, Kocur. Was zapraszamy do kontaktu z nami, jeżeli chcecie, żebyśmy przejrzeli wasze gameplaye. Jeżeli nagracie taki gameplay w rozdzielczości 720p i prześlecie nam informacje o tym, skontaktujemy się z wami, pogadamy, zobaczymy, co możemy pokazać. Ja gratuluję jeszcze raz świeżo upieczonemu Grandmasterowi, a my, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy analizowali mecz być może kolejnego twórcy, a być może będzie któryś z naszych meczy, gdzie będziemy chcieli pokazać wam jakąś ciekawostkę. W każdym razie zapraszamy na serię o nowej nazwie Training z Grandmasterem. Dziękuję wam ja, Kocur, i dziękuję wam, Sebastian, z kanału TFT Federnight. Do usłyszenia, do następnego. Do usłyszenia, trzymajcie się. Hej, hej.